z pozoru wydaje nam się, że mamy do dyspozycji trzy jednakowe magazyny energii. Fosibot F3600, ten po lewej stronie. On już jest mocno zużyty, ponieważ ja go eksploatuję od ponad roku i często go używam, ponieważ ma kółka, duże moce i dzięki temu daje się go łatwo przetransportować tam, gdzie ja potrzebuję go użyć. Fosibot 3600 Pro. Z pozoru taki sam, ale to Pro robi naprawdę dużą robotę i o tym Wam powiem. I trzecia rzecz, trzeci przedmiot tutaj widoczny. To jest Fosibot FB3840. To jest dodatkowy magazyn energii, który możemy przyłączyć do Fosibota 3600 Pro. Ale to jest nie wszystko, czym różni się wersja stara od wersji Pro, ponieważ Fosibot naprawdę w międzyczasie odrobił lekcję, dogonił konkurencję, a w niektórych sprawach ją na pewno prześcignął. Będę chciał Wam pokazać, jakie są różnice między tym Fosibotem F3600, który omawiałem rok temu, pokazywałem jego zalety, a tym nowym 3600 Pro. Oczywiście razem z baterią, ale ta bateria nie jest konieczna, bez niej też się da funkcjonować. Oczywiście możemy nawet takie dwie baterie podłączyć i wtedy z pojemności 3840 Wh, bo oba te Fosiboty taką pojemnością dysponują, mamy wzrost aż do 11520 Wh. Ogromna ilość energii. Jak to jest dużo? Zobaczcie, tutaj mam magazyn energii, tam z tyłu schowany taki wielki magazyn energii. To jest 6000 Wh. To mamy dwa razy więcej. Dwa razy więcej niż duży magazyn energii, który kupuje się na potrzeby domu i wiesza na ścianie. Ale też kolejna zaleta to jest to, że możemy go podłączyć do aplikacji, zewnętrznej aplikacji na telefonie komórkowym i możemy mieć połączenie z tą aplikacją poprzez Bluetooth, jak i poprzez Wi-Fi. Czyli tak naprawdę z dowolnego miejsca na świecie, gdzie mamy dostęp do internetu, jesteśmy w stanie sterować tym urządzeniem. Czy sterowanie urządzeniem jest konieczne? Wydawałoby się, że nie. Wydawałoby się, że nie, ale to jest takie pozorne, ponieważ możemy mu ładować energię wtedy, kiedy ona jest tania. Możemy sterować ładowaniem energii z poziomu solarnego i z poziomu gniazdka elektrycznego. Możemy regulować moc, z jaką ją ładujemy. Zarówno tym potencjometrem, maksymalna moc to jest 2200 W. Tyle energii maksymalnie możemy pobierać, ale możemy ją zmniejszyć do 400 W. Ale zamiast kręcić tym potencjometrem, możemy też z aplikacji zrobić te zmiany. I tam są trochę szersze zmiany. Kolejna różnica, kolejna zaleta to jest aż 13 wyjść. Aż 13 wyjść i co najważniejsze, pełna moc, jaką dysponujemy z tego urządzenia, to jest 4168 W. Aż tyle energii jesteśmy w stanie jednorazowo z niego wyciągnąć. W miejscach, gdzie są klęski żywiołowe, gdzie jest problem z energią, te 4000 czy 4 kW, możliwość pobrania takiej energii jest bardzo, bardzo ważna. Ze strony prądu przemiennego AC mamy 3600 W. Jeżeli chodzi o wyjście PD, to jest 196 W, no i mamy wejście DC, te wszystkie wejścia, które widzicie, to jest 372 W. I maksymalna moc ładowania to jest 4200 W, ponieważ możemy ładować go zarówno poprzez wejście elektryczne, poprzez wejście AC, jak i możemy ładować go poprzez wejście solarne, czyli jednocześnie i tu podłączyć. Wejście solarne niekoniecznie wymaga podłączenia tam fotowoltaiki. Możemy tam podłączyć inne źródło zasilania.
Powiecie mi, dobrze, ale po co nam ten magazyn energii, kiedy możemy do tego starego urządzenia podłączyć zwykły akumulator? Ponieważ zwykły akumulator może być tylko źródłem energii. A tutaj jest to pełnoprawny magazyn. Magazyn o tyle istotny, że możemy go zarówno ładować, jak i zładowywać. Ogniwa dla wielu z Was jest zaskoczenie, że to są EVE 40-135. Tak. LiFePO 4, jedne z najbardziej znanych i cenionych ogniw. 40-135 EVE. 6500 cykli już sprawdzone, udowodnione ładowania. Już to są wartości, które tak naprawdę są poza wszelką jakby koniecznością testowania, sprawdzania. Tutaj nie ma w ogóle co sobie zawracać głowy tą ilością, którą chcemy popatrzeć. Od tyłu. W tym momencie wyłączyły mi się te urządzenia, ale czym się różni stary Fossibot od nowego? Ten i ten ma wyjmowaną latarkę, ładowaną przez USB typu C. Bardzo wygodna rzecz. Latarka, no czasami potrzebujemy zaświecić gdzieś, posiadać źródło światła. Latarka ma zarówno silne światło z przodu, jak i ma oświetlenie boczne. Jest na magnes tu trzymana. W drugim przypadku jest taka sama ładowarka, tylko mamy trochę głębszą tutaj tą kieszeń. W związku z tym ona w mniejszym stopniu wystaje. Oczywiście mamy też stacjonarne światło i to światło możemy też włączyć z poziomu aplikacji. Następnie mamy i tu systemy do ładowania tych urządzeń. Czyli tradycyjnie AC, wyjście właśnie to związane z fotowoltaiką i prądem stałym do ładowania, bezpiecznik. Tu mamy sytuację identyczną, plus tutaj znajdują się dwa wyjścia prądu stałego dużej mocy do podłączenia takich dwóch właśnie zewnętrznych akumulatorów. Jaka jest najciekawsza funkcja, najciekawsza dla mnie, dlaczego ja to urządzenie tak lubię używać na co dzień? Ponieważ posiada kółka. Zobaczcie, już mam dość mocno te kółka zdarte, ponieważ ja jestem w stanie sam w każdej chwili wyciągnąć rączkę i przetransportować to urządzenie. Tradycyjny uchwyt, taki jak mamy to w lotniskowych torbach. Łatwy transport. Możemy też w dwie osoby przy pomocy tych dość wygodnych pseudoskórzanych uchwytów podnieść i włożyć na, przenieść do mieszkania w dowolne miejsce, wnieść po schodach, włożyć do samochodu. Bardzo wygodny transport. W przypadku tutaj baterii mamy też schowek, gdzie znajduje się przewód do łączenia urządzeń. Pora na test. Mam ustawiony limit 1600 W. Z taką mocą ładuję w tym momencie to urządzenie. Podłączyłem do niego dwie grzałki i uruchommy AC. Tutaj mamy trzy wyjścia i spróbujemy uruchomić pierwszą na pełną moc. Pobieramy z sieci 3300 W i 2565 W w tym momencie pobiera nam ta grzałka. Włączył się wentylator. Ja ograniczę
pobór mocy znacząco, żeby nie przeciążyć sobie instalacji domowej. I spróbujemy uruchomić drugą farerkę. I przeciążenie jest tego miernika 3554 W. Wyłączmy prąd. Nadal działają te urządzenia. Nadal działa wentylator. Nie mamy poboru energii, ale 3549 W nadal jest pobierane. To już zgasło. I te same informacje mamy oczywiście tu na wyświetlaczu. Doładowane w 18%. Cały czas mamy odłączony magazyn zewnętrzny. Za chwilkę go podłączę i pokażę Wam również, że pojemność, mam teraz 31% energii, też będzie w stanie się drastycznie zwiększyć. Podłączyłem oba urządzenia. Pojawiły mi się dwie baterie i znowu, pobór energii jest bardzo niski i w tym momencie znowu uruchomię pobór. Mamy 31% naładowania tego akumulatora, 28% tego. Starczy nam prądu na 30 minut w tym przypadku, na 38 w tym przypadku. Z akumulatora tego pobieramy 1640 W. Słychać, jak pracuje wentylator. Możemy włączyć światło. Zapaliła się z tyłu dość jasna lampka, ale możemy też włączyć sygnał alarmowy tej lampki. Jeżeli mamy jakieś problemy w przypadku klęski żywiołowej, potrzebujemy pomocy, to możemy zawsze uruchomić pomoc, wezwać pomoc, korzystając też z tego urządzenia. Aplikacja ma bardzo dużo funkcji. Teraz muszę się odsunąć, żeby Wam pokazywać je, ponieważ tam już jest hałas wentylatorów. Możemy uruchomić zarówno USB, jak i wyjście DC dużej mocy. Uruchomienie światła. Mamy informację, ile energii trafia do nas z fotowoltaiki, ile z gniazdka DC. Jak to jest rozchodzone, jaką mocą pobieramy i wchodzimy też w szczegółowe ustawienia, gdzie możemy ustawić harmonogram, maksymalne moce, czas pracy na poszczególnych urządzeniach. Wyłączenie się i tak dalej, i tak dalej. Dużo funkcji, które Wam wcześniej pokazywałem. Także jeżeli macie, obawiacie się sytuacji awaryjnej, czy ja wyłączę, żeby nam nie huczało, to tak, wyłączmy AC i bez AC nie ma prawa to huczeć. Już się wentylator uspokoi. Jeżeli obawiacie się, jeżeli boicie się sytuacji awaryjnych, potrzebujecie zewnętrzne źródło energii, potrzebujecie potężny magazyn, magazyn, który posiada w sobie UPS, 10 milisekund, to testowałem wcześniej na tamtym urządzeniu, które tam z tyłu nam doświetla, mi doświetla te urządzenia, to naprawdę Wam bardzo polecam. Łatwo to jest przenosić, ma kółka, można przenieść też przy pomocy dwóch osób. Ma bardzo dużą moc. Na trzech wyjściach 230 V.
Także można podłączyć bardzo dużo urządzeń, bo też możemy te urządzenia oczywiście podłączyć poprzez takiego rodzaju rozgałęziacze. Nie jest powiedziane, że tylko trzy urządzenia mogą być podłączone. Czy komputery, czy urządzenia typu czajniki, kuchenki indukcyjne, kuchenki elektryczne. To wszystko działa. Jeżeli jesteśmy w sytuacji, gdzie bardzo trudno jest o energię, potrzebujemy ją i potrzebujemy ją ciągle, to zawsze możemy odłączyć ten magazyn energii, pojechać z nim w miejsce, gdzie dostępna jest energia, naładować go, a następnie z nim wrócić. Wrócić nim i podłączyć go do tego naszego centrum dowodzenia. Jeżeli zależy nam na długim okresie używania energii, możemy dokupić takie drugie urządzenie, drugi magazyn, który łatwo przenosimy. Ten magazyn ma również już wyjścia USB i wyjście zapalniczkowe. Także też może nam służyć jako samodzielne źródło energii. 100 W, jeżeli chodzi o USB typu C, 120 W zapalniczka. W tym przypadku również to występuje. Cenowo bardzo ciężko to kupić, ponieważ te urządzenia są kupowane przez wojsko, kupowane są przez różne służby potrzebujące łatwego dostępu do źródła energii, ale też kupowane są przez zapobiegawczych ludzi oraz przez tych, którzy robią na budowach, potrzebują źródła energii, które posłuży im przez cały dzień przy remontach, kiedy instalacja elektryczna jest wyłączona, a trzeba używać elektronarzędzi. Fosibot F3600 Pro oraz bateria do Fosibota FB3840. Te dwa urządzenia. Bardzo skrótowo, ale pamiętajcie, że zrobiłem już dokładną recenzję tego urządzenia i ono się nie różni, z wyjątkiem tym, że tutaj możemy podłączyć dwa zestawy bateryjne oraz możemy sterować to przez aplikację zarówno Bluetooth, jak i aplikację Wi-Fi, poprzez Wi-Fi. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.